witajcie, witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem się postarałem. Jest piwo z supermarketu z Coopa, takiego polskiego z Połem. Triple hop, czyli potrójne chmiel. Uważone w Manchesterze przez Robinson's Brewery. No, czyli dosyć dobry browar. Tu mamy opinię członka Coopu, to może nie, bo ona za ładnie wygląda. 5,5% alkoholu. I co oni tu napisali? Że było 3 razy chmielone, a użyli 4 chmieli. Goldings, Cascade, Chinook i Brambling Cross. Ale za to są fajne fajne składniki. Woda, słód jęczmienny, pszenica, syrop glukozowy z pszenicy, chmiele i dwutlenek węgla. Czyli poszli na łatwiznę. Poszli na łatwiznę, żeby szybko zrobić tanie piwo dla supermarketu. No i zobaczymy, co to wyszło z tego. Czyli 3 razy chmielone 4 chmielami. A czuć tylko, kurna, karmel i spalone skórki od chleba. No. Czyli tak, mamy tutaj to piwo. Już sobie nalałem. Dalejmy jeszcze. Okej. Kapselek taki pomarańczowy. Lekko laserkowy, pomarańczowy, żeby pasował do etykiety. Piwo bursztynowe, przejrzyste, klarowne, piana ładna, szczerze mówiąc, małe bąbelki są, kremowa, taka lekko beżowa i w aromacie karmel, toffee, może troszkę cytrusów. No i tyle. Spróbujmy. Jest przyjemnie. Rzeczywiście pełne ciało. Jest. Od razu atakuje karmel i skórka, spalona skórka od chleba. Trochę cytrusowości. Natomiast bardzo ładnie się pije. Nagazowanie jest takie średnie, raczej pomaga niż przeszkadza. Troszkę akcentów cytrusowych. Takie w oddali lekko nutki suszonych owoców, ale ciupeńkie. No przeważa ten karmel z tą skórką od chleba. Także w goryczce skórka od chleba dominuje. Jest tam też alkohol, żeby było śmieszniej. A rzeczywiście takich goryczkowych chmieli to tam no minimalnie jest. Minimalnie. Nie, no ciężko znaleźć. Troszkę może coś tam majaczy, jakaś taka trawiastość. Trochę ziołowość, ale niedużo. No przeważnie właśnie ta spalona skórka od chleba, trochę alkoholu i fajna cytrusowość w smaku. Dodaje ona takiej odświeżającej nuty. I powoduje, że piwo jest całkiem przyjemne i pijalne. Mimo takiej dosyć sporej goryczki, ale właśnie tej jednostronnej, takiej spalonej skórki ciemnego chleba. Coś takiego. Tak, taki spalony graham. To jest to.
Czyli zmarnowany potencjał. Jak już się chwalą, że jest triple hop i czterech chmieli użyli, to mogliby tego ona tam szuflą dołożyć, nie? No ale... Nie no, cytrusowość jest. Takie cytryna zdecydowanie, trochę pomarańczy, zest z limonki, o, coś takiego. To jest. No ale więcej? Nie ma. Natomiast jest to dosyć przyjemne piwo do picia. Także... No, nie wiem, nie zmarnujecie pieniędzy wydając je na to piwo. Natomiast są lepsze. No chyba, że będzie jakiś deal właśnie na te piwa. Chyba jest zresztą na te piwa. Deal chyba. Się zastanawiam właśnie. Ale tam przeważnie są. Tam są przeważne deale, także... może wyjść tak, że będzie całkiem tanio. Mam nadzieję, że wam się film podobał. Łapkę w górę. Oczywiście łapkę w górę. Subskrybujcie. Poza tym mam nadzieję, że będziemy się widzieć w następnej degustacji. Na zdrowie i cheers.